Więc proszę, drogi i importerze, zabrać to z naszych magazynów. My nie będziemy tego dłużej oferować. I zostajecie sami z dużym problemem wielkości jednego kontenera, jednej palety i z dużą ilością produktów. Tylko zależy nam na dobrze zrobionej, jakościowej pracy, która będzie cyklicznie się powtarzać. Są takie jakby momenty, gdzie przedsiębiorca hmm, jakby może popełnić największy błąd. Taki, taki kolejny przykład, który też widzimy, um, wydaje się po prostu nieoczywisty um, do czasu, jak się o nim nie usłyszy. Coraz większa liczba firm importuje produkty z Azji. Pytanie, w jaki sposób robić to dobrze i jak uniknąć najpopularniejszych błędów. Dzisiaj o tym porozmawiamy z moimi gośćmi, a moimi gośćmi są dzisiaj Liza Elban i Michał Ucherek z VentureP. Cześć. Cześć, pan Radzie. Bardzo nam czy... Na początek chciałem się dowiedzieć, albo chciałem, żeby nasi słuchacze się dowiedzieli, czym wy się zajmujecie, no i czemu właśnie z wami rozmawiam, jeżeli chodzi o import z Azji. My pomagamy przedsiębiorcom w znalezieniu i produkcji produktów z Azji i następnie dystrybucją, sprzedażą na terenie Unii Europejskiej. No to może właśnie o tym, o tym porozmawiajmy, no bo rozumiem, że jeżeli ktoś ma swoją firmę, no to może na przykład właśnie sprowadzać te rzeczy z, z Chin czy ogólnie z Azji, ale też jeżeli ktoś na przykład nie ma firmy, myśli o jakimś zainwestowaniu pieniędzy, chce się w jakikolwiek sposób dywersyfikować, no to, to też może być ciekawa opcja, właśnie, żeby, żeby taki biznes, biznes dopiero założyć. Więc ja chciałem trochę przejść przez tę drogę, w jaki sposób to trzeba. Konkretnie robić, no i przede wszystkim, jakie są różnice biznesowe, no bo myślę, że, że tutaj to jest dosyć istotne. Może zacznijmy od tych różnic biznesowych, to znaczy, czy jeżeli Europejczyk będzie chciał, powiedzmy, sam w tym momencie ściągać coś z Chin, czy ogólnie z Azji, czy może tam napotkać na pewne takie problemy natury ludzkiej, problemy takie, które, które raczej nie powinny występować na pierwszy rzut oka, ale okazuje się, że są taką mocną, mocną barierą, Dziękuję za zapytanie. E, oczywiście e, Chiny się rozwijają i import z Chin, e, część z Azji, który pamiętam sprzed 10 lat, on się różni od tego dzisiejszego. Jest o wiele więcej narzędzi, o wiele więcej e, firm świadczących e, świadczący, e, świadczący, e, różnego rodzaju e, usługi z tym związane, jest o wiele więcej targów. E, Lata covidowe też nam bardzo pomogły w e, przestrzeni informacyjnej. E, natomiast wciąż oczywiście e, zajmując się importem e, i wchodząc w to bez żadnego doświadczenia należałoby przede wszystkim e, rozumieć, że e, kultura prowadzenia biznesu e, europejska i chińska ona e, kompletnie się różni też trzeba pamiętać, że jeżeli Chińczyk mówi, że ja już to wysyłałam do Polski, na pewno będzie dobrze, a potem właśnie większość y, moich klientów y, jest po takich historiach, gdzie już dzwonią w momencie, kiedy towar jest na granicy i coś jest nie tak, tak? brakuje jakiejś deklaracji zgodności, brakuje jakiegoś oznakowania, y, no i w tej chwili trzeba już uruchamiać y, zadania specjalne, powiedzmy, które niestety kosztują. Więc ryzyka importera, o tym często rozmawiamy z Michałem, że zaczynając ten biznes, na pewno trzeba być świadomym, że na każdym etapie, czyli wyszukiwanie dostawcy, zakup towaru, nawet zwykłe przelewy bankowe, Transport morski. Często właśnie w transporcie morskim, często słyszę od początkujących importerów, że firmy logistyczne prowadzące działalność w Polsce wyceniają koszty transportu i ich oferta jest droższa od tego, co Chińczyk zaoferował. Więc stwierdziłam, że zamówię od Chińczyka z transportem. Natomiast trzeba też rozumieć, że zamawiając na przykład drobnicowe ładunki e, za pośrednictwem chińskiego no, producenta. Musimy się liczyć z tym, że nie jesteśmy w stanie oszacować kosztów lokalnych w Polsce. E, oczywiście rodzinką jest e, przejście odprawy celnej, przygotowanie całości. E, no i oczywiście potem sprzedaż, natomiast ja tutaj już w część sprzedażową jakby nie wynikam nie analizuje. Ale trzeba na pewno rozumieć, że na każdym etapie importu są pewne ryzyka i albo można to, albo można ryzykować, albo można się wykształcić w temacie, albo można to zlecić osobom, którzy, którzy w tym siedzą lata i będą mogli albo. Skonsultować, doradzić, na co zwrócić uwagę, albo zrobić całą robotę za nich, to już zależy od przedsiębiorcy. No właśnie, powiedziałaś o tym, że ważne jest, że taki ktoś, kto zna się już na tym, wie, na co, na co zwrócić uwagę. Z Waszego doświadczenia, na co właśnie najczęściej należy uważać i co jest takimi no, największymi problemami, z czym się inaczej, z czym się klienci najczęściej właśnie mierzą, to są właśnie problemy na, na granicy, to jest problemy z kontaktem ogólnie z, z, z Azjatami, czy, czy może to jest jakiś, nie wiem, brak zrozumienia tej kultury pracy, o której też już wspomniałaś, to tu jest takie najważniejsze. Tu już kultura prowadzenia biznesu azjatyckiego jest fascynującym tematem na kolejne trzy godziny. Więc. To jest e, naprawdę olbrzymi temat, e, którego nie będę e, w tej chwili e, poruszać. Natomiast jeżeli chodzi o e, sytuacje kryzysowe, tak, jakieś ryzyka, z którymi importerzy się spotykają, to zdecydowanie pod względem wyszukiwania towaru e, na przykład mogą od początku mniej więcej po jednym przykład, Przykładzie z każdego etapu e, importu powiedzieć. E, na przykład, przy wyszukiwaniu dostawcy, przy nawiązaniu współpracy, nawet poprzez znane jakieś portale e, B2B czy B2C, można trafić na oszustów. To jest taki, wiesz, najzwyklejszy temat. E, chodzi o to, że wpłacisz pieniądze i, i znika dostawca, tak? E, więc e, na pewno należałoby. Wiedzieć, jak zweryfikować tego dostawcę przed rozpoczęciem współpracy. Oczywiście najbardziej drogi i najbardziej skomplikowanym tematem są ryzyka związane z wymaganiami formalno Przede wszystkim, importerzy importują coś po raz pierwszy w mniejszych partiach, próbnych, powiedzmy. Jedną partię sprowadzili na własny koszt bez żadnych dodatkowych formalności, drugi raz, a za trzecim razem trafiają na rewizję celną. No, bo wtedy zaczynają rozmowę ze mną, czy tam z agencją celną, czy z urzędem celnym, a przecież już sprowadzaliśmy, wszystko było dobrze. A przecież Chińczyk powiedział, że już to wysyłał do, do, Unii i wszystko było dobrze. Nawet wiedziałam jakieś tam dokumenty, nie wiem, same, czy jakieś tam inne dokumenty potwierdzające współpracę. Każdy importer musi się liczyć z tym, że to jest jego ryzyko, żeby zapełnić legalność transakcji, legalność dopuszczenie do obrotu, legalność wprowadzenia do obrotu, legalność i Odpowiednie oznakowanie, odpowiednie deklaracje zgodności, zgodnie z aktualnymi normami i dyrektywami, które się zmieniają. W tej, Od przyszłego roku, na przykład, jest, będzie dużo, dużo różnych zmian. I z tym trzeba się liczyć i trzeba rozumieć, że jeżeli chcesz, chcesz robić tą, na własną rękę, bo się udaje, bo komuś się udało, bo sąsiadowi się udało, trzeba, trzeba pamiętać, że to wszystko działa do pewnego momentu. Są niektóre przypadki, że można poprowadzić działanie naprawcze. Na przykład, jeżeli coś jest na przykład źle oznakowane, to się wam z kosztami gorzej. Jeżeli nie da się, na przykład, albo urządzenie nie zgadza się na to, albo po prostu mu coś jest nie tak, co, czego się nie da, po prostu przyjść, na przykład, jakieś labelki ponaklejać, no wtedy gorzej. Ponieważ towar musi być na koszt importera utylizowany, tak? albo musi być odesłany z powrotem do Chin. To się wiąże z, z, ogrom, z ogromnymi kosztami, które czasami nowych importerów zabija. Niestety. A masz jakieś takie y, konkretne przykłady odnośnie tego, na przykład właśnie, że, że ktoś stracił jakąś konkretną sumę pieniędzy, no, właśnie dlatego, że coś się wydarzyło, że, że, że nie znał tego, tego rynku? Czy sam, znasz może jakieś takie no, konkretne, konkretne przykłady? Oczywiście. <laughs> oczywiście. Tak jak wspominałam, e, miło nam się współpracuje po takich e, przypadkach e, z niektórymi przedsiębiorcami. E, Na przykład, przykład z dosłownie zeszłego roku, kiedy próbowaliśmy, prowadziliśmy jakieś rozmowy. Na wspólne, o współpracy, i umówiliśmy się na import paneli fotowoltaicznej. Jeden kontener przyjechał o jego bez problemu, przede przez przez formalności i został tutaj, będę bez problemu. I po czym zostałam, dostaliśmy tutaj telefon, że no, jednak usługa jest droga, że oni sobie sami będą radzić. No i nie ma problemu. Oczywiście nigdy nie namawiamy. Współpracujemy tylko z tymi osobami, którzy chcą współpracować, którzy świadomie wchodzą jakby we współpracę z nami. No i mniej więcej po 4-6 tygodniach był telefon, że. Chcą się przyznać, że nie udało im się tego drugiego kontynera ściągnąć, a my piliątki za usługę zwróciliśmy jakby w połowie, w sensie, że podzieliliśmy po prostu za już zrealizowaną pracę i za nierealizowaną. Na tyle było dobrze w tej sytuacji, wszystko jakby zakończone drogo, ale dobrze, że to był transport z kraju, którego. Przekraczał granicę e, samochodowo. Więc mogliśmy wycofać e, towar do, e, do magazynu celnego tego kraju e, eksportującego, e, przeprowadzić działania naprawcze no i, i z powrotem już bez problemu przywrócić. Tak więc, ale nie nam się potem współpracuje zawsze. Z mojej perspektywy też widzę, że bardzo często są takie jakby momenty, gdzie przedsiębiorca jakby może popełnić największy błąd, tak? I to jest z perspektywy kompletnie biznesowej, na przykład taki moment, gdzie no jesteśmy na tyle, nie wiem, kręceni, na tyle zainteresowani, na tyle widzimy, że faktycznie jakiś chiński producent jest w stanie tego produkować za dolara, dwa, trzy, a przecież cena jego w to jest 200 zł, co nie jest takim super rzadkim przypadkiem, to też trzeba zaznaczyć. To się zdarza, nawet powiedzmy, bardzo często. I już to robimy, już liczymy sobie, ile jesteśmy w stanie zarobić, ale zapomnieliśmy odrobić kilku lekcji. Znaczy się coś, co, co my widzimy tutaj jakby dużą wartość, tym, to sprawdzić tak naprawdę, ile z tego jesteśmy w stanie sprzedać w tej konkretnej cenie. Jest cena cennikowa, jest, jest egzekucja cenowa też tak naprawdę, czyli ile tak naprawdę ktoś chce nam za to zapłacić i tego kupi. I bardzo bardzo takim znamiennym przykładem na dzisiejszych dniach jest to, że na przykład Amazon często, z taką sługę FBA, może ściągnąć te wasze produkty do swojego magazynu i zobaczmy sobie, ile tak naprawdę takich partii magazynowych jest potem do wykupienia praktycznie za złotówkę. Dlaczego? Bo sam Amazon widzi, że ok, no to co tym z Chin jest faktycznie tanie, ale nikt tego od Was nie kupuje. Więc proszę drogi producencie, importerze, zabrać to z naszych magazynów, my nie będziemy tego dłużej oferować i zostajecie sami z dużym problemem wielkości jednego kontenera, jednej palety i z dużą ilością produktów. Te produkty teraz można kupić po no, dowolnej cenie, nawet mniejszej niż cena zakupu. To po prostu osoba, która zamierzała to zrobić, e, się na tyle sparzyła, że po każdej cenie chce się tego po prostu pozbyć, tak? Zredukować swoje straty, a nie maksymalizować zyski. My zawsze jesteśmy po drugiej stronie, sprawdź dokładnie, co to jest za produkt, jaki jest jego popyt, wykonaj tą lekcję, jest, jest kilka narzędzi, jest na przykład narzędzie Jungle Scout, gdzie możesz to wszystko sprawdzić, możesz sobie zobaczyć e, e, w jakimi sposobami, też nie będę przez ich mówić, ile jak na przykład na Allegro się sprzedaje, jakie są inne marketplacy, możesz wykonać kilka telefonów prostych do potencjalnych odbiorców, właścicieli sklepu i zobaczyć, ile konkretnie ten produkt, w jakiej ilości sztuk schodzi. I jesteś w stanie dzięki temu oszczędzić no praktycznie cały swój usiłek, całe zamówienie, całą wartość i wiedzieć, na czym stoisz. To, że kupisz ten przedmiot, wcale nie znaczy, że, że po prostu twój biznes będzie stał i będziesz mógł tego zarabiać. I to jest perspektywa kompletnie biznesowa. Jeśli na przykład weźmiemy pod, pod, pod uwagę drugą taką warstwę, na przykład warstwę formalną, no to też jest przykładów bardzo dużo. Najprostszy, taki, który bardzo mocno brzmi tutaj po mojej stronie, jest na przykład unikanie, centra, czy unikanie zasad antydumpingowych. I tu warto mieć w głowie dwie liczby: 10% i 48%. Jeśli my liczymy, powiedzmy, na cło rzędu 10-15%, to jest plus do naszej wartości towaru, to nie sprawdzimy zasad antydumpingowych, to ryzykujemy tak naprawdę karą w wielkości 48% wartości całej paczki. Czyli jeśli kupujemy coś za 100 tysięcy, i liczymy, że łącznie nas to będzie kosztować 110, przykładowo, to e, zderzamy się naraz z informacją, że kosztuje nas 148 tysięcy, ponieważ to ta cena tak naprawdę e, według urzędnika może być o wiele wyższa do ten produkt i powinniśmy zapłacić dodatkową kwotę. I to też bardzo łatwo e, sprawdzić, bardzo łatwo to uniknąć. Sprawdzamy kody AS Code i tutaj e, małym wysiłkiem jesteśmy w stanie praktycznie połowę wartości naszej inwestycji sobie zaoszczędzić. Takie dwa przykłady tych przykładów też konradzie możemy by powiedzieć więcej. Natomiast no, no już tutaj pokazujemy, że, że, że warto niektóre. Czy mamy konkretne, jakby konkretne info, na co zwracać uwagę? No to może jakby kontynuując ten trochę ten, ten wątek odnośnie takich jakichś no, konkretnych przykładów odnośnie właśnie tego, tego ściągania rzeczy z Chin, czy to, czy to z Azji powiedziałaś o, powiedzieliście o Cłach przed chwilą, o antydumpingu. No i teraz pytanie, w jaki sposób tak naprawdę taka osoba, która chce to robić, chce ściągać te rzeczy z Azji, może na tym też oszczędzić. No bo mówmy się, to też jest istotna, istotna sprawa produkcja na przykład w Polsce versus właśnie ściąganie czegoś takiego z, z Azji, gdzie tutaj jest oszczędność? Do, to taki, taki kolejny przykład, który też widzimy, um, wydaje się kompletnie nieoczywisty, um, do czasu, jak się o nim nie usłyszy. To jest um, zebranie zamówienia w jedną paletę, w jeden kontener. I tutaj również, no, z reguły, jeśli kompletujemy zamówienie, staramy się to zrobić od, z kilku źródeł, od kilku producentów i każdy wystawia jakąś, um, jakąś kwotę na produkcję, na transport e, i Takim, taką zasadą, powiedzmy skrótem, oszczędnością, którą można stosować jest to, że. Optymalizację kosztów importu. oceniamy przede wszystkim lokalizację, skąd zamawiamy towary, obliczamy rodzaje transportu, tak? Ponieważ możemy coś zaimportować transportem. Kolejowym, coś e, transportem morskim, e, coś transportem lotniczym. W serwisach lotniczych też są różne przeróżne opcje. E, więc no, różnica może być faktycznie spora. E, po prostu znając e, priorytety, z innego odbiorcy, priorytety klienta, importera. Możemy stworzyć całą kompleksową taką kalkulację, co, ile by kosztowało, ile by to trwało. I już widzimy na konkretnych cyfrach, na konkretnych przykładach. Przedstawiamy kilka opcji, natomiast decyzja oczywiście zależy z kopem od osoby decydującej. Tak, taki przykład na liczba tutaj. Powiedzmy, że mamy pięciu dostawców. Tak? Każdy ma e, wyliczone 200 dolarów za sprowadzenie tej przesyłki do nas. Przykładowo. Łącznie nas to kosztuje 1000. I no, to nie jest jakaś to niebodyczna zaporowa kwota, natomiast możemy ją obniżyć do 300 dolarów. Jeśli wszystkie w. E, skonsolidujemy całe zamówienie i sprowadzimy to do jednej wysyłu, do jednej palety, do jednej paczki, do jednego kontenera, to okazuje się, że cały transport z Chin tutaj kosztuje 300 dolarów. Natomiast no, trochę musimy włożyć wysiłku i zastanowienia to jak, jak to zrobić, żeby trafiło do jednego miejsca z pierwszego w Chinach do jednego z pierwszego miejsca w Polsce. Natomiast to jest przykład na podstawie 200 dolarów, ale jeśli mamy taki transport za Dwa tysiące i razy 5 to jest już 10 tysięcy, a możemy mieć za 30% tego 20% tego, no to warto się nad tym popełnić i te zamówienia skonsolidować. To zakładając, że ja mam taki biznes i chcę na przykład już nie produkować w Polsce, tylko właśnie przenieść to i ściągać z Azji. Na jakich etapach wy jesteście w stanie mi pomóc? Co mogę do Was oddelegować? Na czym ja sam muszę się zająć jako taki przedsiębiorca? Rozbijamy to na trzy bardzo proste kroki. Pierwszy jest według mnie najważniejszy, czyli analizujemy dokładnie, jaki to będzie produkt. Z jakiej fabryki, od jakiego producenta, ale też na tym etapie zapoznajemy się z popytem na ten produkt. To jest bardzo ważne, bo też mówiliśmy wcześniej. Musisz mieć pewność, że to, co kupisz, będziesz mógł sprzedać, ponieważ na to chcesz zarobić. Sprawdzamy, jakie kanały dystrybucji będą najciekawsze, nie, czy też to jest bezpośrednia, czy, czy marketplace, czy Polska, czy też inne kraje kraj europejskie. Wtedy podejmujesz decyzję odnośnie drugiego kroku. Czy to ściągasz, czy za to płacisz? Tutaj pomagamy Tobie ze wszystkimi formalnościami, tak? żebyś był spokojny, że to wszystko do Ciebie dotrze, żeby te koszty transportu. Też dokonywać do minimum, tak? Czy ubezpieczenie jakieś zorganizować, czy, 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 czy całą logistykę, tak? Masz to już u siebie w Polsce, wybranym przez nas, przez Ciebie magazynie, i przechodzimy do kroku trzeciego, do którego w trakcie też no, sporo, sporo będzie przygotowań, wymagało też sporo wysiłku po naszej stronie, czyli będziemy starać się jak najefektywniej to wszystko umieścić na rynku. I tutaj no, mamy doświadczenie w Marketplace'ach, to są wszystkie te platformy, które sprzedają produkty, na przykład w Polsce jest unikalne, bardzo mocno stojące Allegro, które notabene też działa na przykład na rynku czeskim. Jest też Amazon oczywiście, jest wiele takich lokalnych serwisów specjalistycznych, które oferują produkty z innych, z innych sklepów lokalnych, od innych producentów, od innych właśnie importerów. Do tych wszystkich miejsc będziemy wprowadzać te, ten produkt. Oczywiście też trzeba się zastanowić, gdzie możemy to zamieścić. W sklepach na przykład stacjonarnych, tak? Lub też innych miejscach, gdzie widzimy jakiś na to popyt. I, I czasem, jakby klucz do tego, jak to podejść, gdzie takie miejsca znaleźć i jak w ogóle ten temat ugryźć, żeby nie za bardzo się boksować z naszą konkurencją w tych samych miejscach, gdzie to chcemy sprzedać, jest, jest najważniejsze. I na sam koniec, jak już to wszystko jest wszystkie trzy kroki mamy razem przećwiczone, no to dochodzi do podsumowania biznesu. Czyli faktycznie jak nam to działa, jak performuje, ile na ten faktycznie zarobiliśmy, jakie były koszty, i tutaj też zastanawiamy się, czy faktycznie nie podejść kolejny raz do całego procesu może przy większej wartości, może licząc na mniejsze koszty, może licząc na większe zyski proponujemy w ten sposób jakąś długoterminową współpracę, która jest przy pełnej kontroli całego przedsięwzięcia. I jeszcze tylko dodam, dodam tylko jeszcze jedną rzecz. To o czym teraz mówił Michał bardziej dotyczy tych inwestorów, biznesmenów przedsiębiorców albo początkujących, albo szukających pasywne pasywne jakby rodzaje zarobku, inwestycji i tak dalej. Natomiast jeszcze w pytaniu Konrady było bardzo dobre pytanie. Jeżeli chcę przestać kupować albo produkować cokolwiek w Polsce i przenieść, zlecić to chińskiej fabryce, to w czym jesteśmy w stanie pomóc? To powiem tak. To jest e, super e, podciążające kosztowo, ponieważ nie musi pan płacić, e, zatrudniać pracowników, płacić ZUS-ów, e, nie wiem, e, płacić L4 i tak dalej. Wszystko się odbywa e, w nowoczesnym jakby, w stylu prowadzenia biznesu, czyli na zasadzie B2B, tak? Czyli pan ma zlecenie, my jesteśmy w stanie to zlecenie wykonać jako firma zależy nam nie na zatrudnieniu, zależy nam nie na y, ciągnięciu czegoś, tylko zależy nam na dobrze zrobionej jakościowej pracy, która będzie cyklicznie się powtarzać. Więc y, to też jest y, bardzo fajne, jakby pytanie w pytaniu. I też y, rozumiem, że y, jak wcześniej rozmawialiśmy o tych zagrożeniach, no. Skoro mu skoro tym mówiliście, to pewnie wy, wy je znacie, wy je eliminujecie, ale gdyby na przykład coś się pojawiło, tak, kontener stoi, coś, coś się wydarzyło, to też jesteście w stanie w tym, w tym pomóc, biorąc pod uwagę takich przedsiębiorców, którzy no, nie znają się na tym rynku i nie wiedzą totalnie, co, co wtedy robić, tak? Czy też się pod względem, jeżeli coś by się wydarzyło z zamówieniem, które realizujemy z klientem, czy coś tak. by się wydarzyło u kogoś i czy on by mógł do na nas jakby przyjść e, z prośbą o pomoc? W sumie jedna i druga sprawa jest myślę, że ciekawa. Znaczy, wiesz, jeżeli chodzi o importy, które re realizujemy pod konkretne projekty, to szczerze mówiąc, nie zdarzyło e, nam się za ostatnie lata jakby żaden przestój, ponieważ staram się przygotować i zminimalizować wszelkie ryzyka, zanim się podejmiemy tego wszystkiego. Natomiast wiadomo, że przepisy się zmieniają. Też jest zawsze faktur ludzki. Są ryzyka. Wszystkie ryzyka omawiamy przy rozpoczęciu współpracy. Co gdyby, jeśli. Gdyby coś nie wyszło, i tak dalej. To już kwestie indywidualne, więc myślę, że nie byłoby sensu wchodzić w szczegóły. Czyli, jeżeli ktoś właśnie chce rozpocząć taki biznes, może to robić sam, gdzie jest dużo różnych zagrożeń, ale może to właśnie zlecić Wam, gdzie, gdzie, gdzie też znacie się na tym rynku. Jeszcze tak na sam koniec, to ewentualnie. Gdzie można się z wami skontaktować? Macie jakąś stronę albo maila? Stronę myślę, że chętnie byśmy dali tobie do przegadania w opisie. Znajdziesz nas w, na, pod adresem wentureby.com. Tam jest zakładka właśnie dla biznesu, czy też dotyczące wejścia na rynek azjatycki, czy dotyczące wejścia na rynek europejski. Mamy to pod zakładką Market Entry EU i my jesteśmy też osobami, które są dostępne po prostu, tak? Na LinkedInie, na, na Facebooku możecie nas tu znaleźć. Nie unikam kontaktu z klientami, bardziej wręcz przeciwnie. Staram się rozmawiać z każdym, rozumieć potrzeby. Można bez, do nas bezpośrednio napisać na adres mailowy. Pewnie też gdzieś tam fajnie by było, gdyby dało się page, opis. And więc zapraszam po prostu do rozmowy, sprawdzenie takich możliwości nic nie kosztuje, a być może będziemy mogli trochę wyżej zamieścić nasz własny biznes. To w opisie będzie i, i link do strony i, i mail. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Porozmawialiśmy myślę, że tak dosyć dokładnie właśnie o tym biznesie sprowadzanym z Azji, o tym jakie są tutaj mocne zagrożenia i na co też Należy zwracać uwagę. Ja bardzo dziękuję, a moimi gośćmi byli dzisiaj Liza Elban i Michał Uchrek. Dzięki za rozmowę. Dziękujemy również. Dzięki. dzięki.